jeżeli dostrzegamy taki fakt, że Kościół nie jest rozumiany w świecie współczesnym, to teolog tym bardziej musi to odczytać jako wyzwanie. I dlatego aktualne wyzwania teologiczne. Musimy wychodzić do świata. Ta konferencja jest o tyle bardzo ciekawa i potrzebna, dlatego że każdy z prelegentów wskazuje bardzo konkretne wyzwanie. Specjalista od teologii moralnej, specjalista od teologii fundamentalnej, duchowości, będzie wskazywał dla teologa pole, na którym musi dokonać ewangelizacji. Przywołać Boga, przywołać dobrą nowinę, przywołać wszystko to, co pozwoli dzisiejszemu światu zatrzymać się choćby na moment i po prostu pomyśleć o sensie, o celu życia. To, co jest najważniejsze dla człowieka. Możemy głosić i ewangelizować bardzo szerokie pola ludzi, ale to oni muszą zrozumieć, że Bóg sam chce jakiejś przemiany ich życia poprzez przyjęcie prawdy. Dlatego dzisiaj w tej kolekcie mszalnej prosiliśmy również o to, żebyśmy przylgnęli do prawdy. A skoro tą prawdą dla nas uosobioną jest Chrystus, to wierzymy, że tutaj chodzi o przylgnięcie umysłowe i duchem, i ciałem, w ogóle całą swoją osobowością do Chrystusa. Bo dopiero wtedy to nasze związanie osobiste, ono będzie owocować dobrym świadectwem życia. Adhortacja apostolskiej Ewangelii Nuncjalnej, dziś już święty papież Paweł VI, stawia nam bardzo mocne pytanie. Czy wierzycie w to, co głosicie? Czy żyjecie tym, w co wierzycie? Czy naprawdę głosicie to, czym żyjecie? Świadectwo życia, jak nigdy przedtem, stało się dziś najkonieczniejszym warunkiem skuteczności naszego przepowiadania. Z tego powodu, zaznacza dalej Paweł VI, jesteśmy odpowiedzialni za wszelki postęp spotkań i owocność Ewangelii, którą głosimy. Myślę, że te słowa świętego papieża Soboru Watykańskiego II są niejako dla nas pewnym drogowskazem spotkań tej konferencji i naszych spotkań. Ogólnie rzecz biorąc, teologię uprawia się na uniwersytetach, to jest tak zwana teologia akademicka. Uprawiamy teologię w perspektywie także, powiedzmy, magisterium Kościoła czy Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Te dwie teologie, one nie są teologiami sprzecznymi. One mają charakter komplementarny i wydaje mi się, że dobrze, że są. Jeżeli tam się coś rozmywa, to po to są ci, którzy nad tym czuwają, żeby od czasu do czasu zauważyć problem, no i ewentualnie nam powiedzieć, słuchajcie, trzeba by doprecyzować, bo nam się to, powiedzmy, czy tamto jakoś rozeszło. I tak bym to widział raczej. Nie byłbym tu aż tak bardzo, nie miałbym takiego patrzenia, powiedzmy, no, pejoratywnego, bo no, jesteśmy ludźmi, którzy poszukują prawdy. Wszyscy teologowie. Poszukujemy ją za pomocą różnych dróg, różnych metod. Możemy się pomylić, ale od tego są ci, którzy nad nami czuwają, żeby ewentualnie przywołać nas tam do jakiegoś porządku. Teologia ogólnie jest nauką o Bogu. Bóg wyszedł naprzeciw człowieka, objawił się. Dlatego też i teologia wychodzi naprzeciw człowieka, jego problemom, z którymi się boryka. I to teologowie moraliści nie boją się problemów, które się pojawiają. To jest sytuacja uwarunkowania społeczno-kulturowe, które obecnie znajdujemy. Trzeba starać się poszukać ich przyczyn, jakie są tego, i dać wskazania, jak mimo tych wszystkich zagrożeń postępować zgodnie z objawieniem Bożym. Poszukiwania nowej i zarazem
doskonalszej drogi rozwoju. Co zatem robić, aby wyjść z kryzysu i skutecznie i odpowiedzialnie przekazywać objawioną moralność współczesnym ludziom? Teologia moralna może tylko pomóc. Przeszkodzić może tym, którzy chcą postępować niezgodnie ze swoim powołaniem, czy niezgodnie z tym, czego Pan Bóg od nich oczekuje. Teologia moralna przecież jest, mówi o tym, jak postępować, żeby być tym, kim człowiek powinien być. Na miarę tego, że jest dzieckiem Bożym, że został odkupionym. Także tu tylko może być pożytek z tego nauczania teologii, gdy ludzie będą chcieli według tego postępować. Właściwie można powiedzieć, nie ma postawy moralnej. Można wykształtować pewien obyczaj zachowania człowieka bez czegoś, co jest istotą duchowości, czyli zjednoczenia z Bogiem. Tam, gdzie nie ma Boga, nie ma zjednoczenia z Bogiem. Nie ma czegoś, co określamy mianem komunio z Bogiem. Trudno jest mówić o rozwoju człowieka. Ja chciałbym w tym bardzo dużym zagadnieniu dotyczącym duchowości i wyzwań wobec duchowości dotknąć jednego problemu, bardzo ważnego, wydaje mi się, i zasygnalizowanego dość mocno przez obecnego papieża Franciszka, który wyraża się w pokusie współczesnego gnostycyzmu. Bardzo niebezpieczna rzecz. A mianowicie chciałbym dotknąć problemu nocy ciemnej umysłu i współczesnego racjonalizmu. Człowiek bez Boga jest strasznie osamotniony, jest bardzo biednym człowiekiem i nie tyle patrząc na ludzi, którzy są poza wiarą, poza Kościołem, wzbudza to we mnie jakieś takie odczucia czy uczucia konieczności wyjaśnienia im, ile no spotykamy się z ogromną biedą tego człowieka. Z drugiej strony też jest to wyzwanie dla Kościoła, dla ludzi wierzących, dla nas teologów oczywiście. To jest kształtowanie teologii, która ma się rzeczywiście opierać na tym paradygmacie prawdy, który nam tak bardzo mocno zostawił Józef Ratzinger. Ale też, tak jak wspomniałem, jak z tą prawdą dotrzeć do człowieka prostego, który na co dzień się zmaga z pracą i brakiem, wychowaniem dzieci, kryzysami. I to są wyzwania, które są bardzo realistyczne i nie możemy ich unikać. I myślę, że to, co przeżywamy dzisiaj, jest to owszem bardzo bolesne. Z drugiej strony troszkę padają pewne ustabilizowane struktury. Ale ja bym widział w tym też bardzo ciekawe wyzwanie, ale i pewną łaskę dla teologów. A mianowicie nie chodzi o spłaszczenie czy redukcjonizm w tym, co wykładamy. Mamy mówić prawdę, mamy tę prawdę głosić, mamy tę prawdę uzasadniać na dwóch fundamentach. Objawienia i możliwości poznawczych i możliwości człowieka. Z kolei jakby te wyzwania, z którymi się spotykamy, każą nam jakby na nowo przemyśleć, jak trafić, jaki znaleźć język, jaki środek wyrazu, jak można to właściwie zdefiniować po to, żeby współczesny człowiek, który jest bardzo samotny, wymyślił sobie masę komunikatorów po to, żeby być samotnym. To jest pewien paradoks. Odkrył, że właściwie musi zderzyć się z pytaniem o tym, dotyczącym tego, co po jego śmierci. Czcigodny zarządzie Polskiego Towarzystwa Teologicznego Oddział Częstochowa, dziękuję bardzo za zaproszenie, ale przede wszystkim kochani magistranci, doktoranci, bo wy jesteście nadzieją naszej teologii w Polsce. Dlatego dzięki, że jesteście, bo to chyba jest bardzo ważne, dlatego nawet ważniejsze niż ustawa 2.0 o nauce, bo ustawy się zmieniają, a jak was nie będzie, no to po co nam ustawy, a więc bardzo się cieszymy, że jesteście, że próbujecie z nami coś tutaj robić, a my powoli myślimy już chyba o emeryturze, dlatego też mówimy, że jesteście dla nas nadzieją. Zaproponowałem temat teologia w spotkaniu ze współczesną kulturą i tutaj to pierwsze określenie współczesna, no trochę jakby zawęża, bo pamiętajmy, że odkąd pojawiło się chrześcijaństwo, tam nastąpiło spotkanie z kulturą wówczas, czy na samym początku była to kultura klasyczna, grecko-rzymska, kultura Izraela, a dzisiaj jest to ogromna różnorodność i bogactwo kultur ludzkich.
Wydziały teologiczne czy uniwersytety powstawały na bazie teologii, a teologia jest nauką o Bogu, człowieku i świecie. I dlatego jeśli człowiek dzisiejszy myśli, że jego zdobycze naukowe, nawet te najwspanialsze techniczne czy komputerowe, czy wszelkiego rodzaju, one zastąpią to, co w człowieku jest najbardziej istotnego, a więc pragnienie ducha, a już nie mówiąc o tajemnicy życia wiecznego, no to jest pewna ślepa droga i pułapka. Dlatego wierzymy, że to Duch Święty wzbudza w nas pragnienie tego integralnego rozwoju człowieka, a bez teologii tego nie będzie.